Proszę Państwa, 6 lat funkcjonuje system odpadów. Tylko, że jest taka ogólna opinia, nie we wszystkich gminach funkcjonuje system według ustawy, wymogów ustawy. U nas akurat przyjęliśmy założenia systemu niepełne i w dodatku jeszcze, słowo powtarza się, musimy uszczelnić, czyli nieuszczelnione. 6 lat wprowadzania tego systemu, a my ciągle jesteśmy na starcie. To, że trzeba uszczelnić, a między innymi wprowadzeniem systemu workowego w mieście, w domkach jednorodzinnych, ja o tym mówię, panie Rafale, 2 lata. 2 lata, to nie jest nowum na tej sali, bo mówiłam na komisji, bo mówiłam na sesjach. No, pan Włosek akurat był bardzo przeciwny temu, bo mówi, że jak ważne, że płaci, niech składa te śmieci gdzie chce. Ten przyjęty system gniazd rozwalił nam to, co powinno być dobrze. I nie wiem, przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy. Co, panie burmistrzu, co na dzień dzisiejszy utrudnia wprowadzenie systemu workowego już od zaraz? Powinna być podjęta uchwała, wiem, ale to nie problem. No. Aha, dobrze, dalej. Jeśli my rzeczywiście wprowadzimy ten system workowy, ustawa, która, nowelizacja ustawy w swoich zapisach wprowadza nowe restrykcje, czyli odpowiedzialność właściwie zbiorową, przed czym broniliśmy się jako społeczeństwo, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Teraz jest zapis, nie wiem, czy ktoś to obali, czy nie obali. W każdym bądź razie wspólnoty mieszkaniowe, bo wtedy można, przy workowym systemie rozliczymy pojedyncze nieruchomości. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia mieszkaniowa, która ma masę osiedli i właśnie gniazda, panie burmistrzu, panie radny, prezesie spółdzielni, na was spoczywa edukacja nie tylko dzieci, ale też dorosłych przede wszystkim, bo to dorośli produkują właśnie odpady w kuchni, czyli te odpady powstają u źródła i już tam trzeba segregować. Ja rzadko widzę, żeby ktoś wynosił do gniazda śmieciowego na osiedlu na przykład 3 worki zmieszane, butelki i coś tam papier. Zawsze, najczęściej 1 worek i z tego worka wyciągają te brudne butelki plastikowe do plastików, to już odpad nie nadaje się do recyklingu. Nam przede wszystkim powinno zależeć, aby jak najwięcej, jak najmniej było odpadów zmieszanych, a jak najwięcej przeznaczonych do przetworzenia. Cieszę się, jak zobaczyłam dzisiaj szklane butelki na stole. Bardzo się cieszę. To znaczy, że zaczynamy ograniczać plastik, to, co dzisiaj już jest problemem w odbiorze. Czyli my, panie burmistrzu, zrobimy, pomyślimy, to już jest za późno. Już róbmy od ręki. Już wprowadzajmy te worki. Ludzie oczekują tego.
I muszę powiedzieć, że jak rozmawiam na temat 5 zł podwyżki, panie burmistrzu, to się buntują. To się buntują, bo mówią, za ten cały bałagan, za ten cały bałagan, a jak gdybym zaproponowała, wstrzymajmy się na kwartał, wprowadźmy worki, intensywnie pracujmy, kontrolujmy, sprawdzajmy, jak segregują i po tym okresie przeliczmy wszystko i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście, no, uszczelniając chociaż w minimalnym stopniu, bo uszczelnieniem to są jeszcze przychody z odpłatności. Tu jest jeszcze duży problem. Czyli masa odpadów zmieszanych ponad normę i brak 100% odpłatności, to są nasze problemy. Ale to, co powiedziałam wcześniej, należy, no, z kopyta przystąpić do tego. Dziękuję bardzo.